Cześć, witajcie na kolejnym szkoleniu z serii AdWords pod lupą. Dzisiaj opowiem Wam o roli sieci reklamowej w kampaniach przedświątecznych i prezentować będzie Karolina i Michał. Zapraszam Was do prezentacji. Zaczniemy tak naprawdę od przyjrzenia się temu, kim jest dzisiaj dla nas konsument? O kim rozmawiamy, mówiąc o kierowaniu reklam na sieć reklamową? Tak naprawdę dzisiejszy konsument dociera do wielu kanałów. Użytkownik przenosi się, trzeba umieć go znaleźć i jest to coraz trudniejsze. Ta droga użytkownika znacznie się wydłużyła. W porównaniu do kilku ostatnich lat, nawet takie proste statystyki, które mówią, że 90% użytkowników, aby zakończyć wybraną akcję, przemieszcza się pomiędzy różnymi urządzeniami, czy to, że prawie 40% ścieżek konsumenta zawiera więcej niż jeden kanał. Utwierdza nas to w przekonaniu, że multikanałowość jest istotna i nikogo do tego nie trzeba przekonywać. Dlatego też mówimy o konsumencie, który ma aż 150 interakcji na dzień. Aby do niego dotrzeć, musimy zastanowić się, w jakim czasie korzysta z jakich narzędzi. W dobie, gdy komórka jest naszym podstawowym narzędziem komunikacji, zastępuje ona brak dostępu online na komputerze i dlatego też to zachowanie z użytkownika jest bardzo fragmentaryzowane. Użytkownik, do którego chcemy dotrzeć, spędza ponad 5 godzin dziennie online. 40% z tego czasu jest to czas spędzony na komórkach. I musimy pamiętać, że w związku z tymi danymi aż 65% z wszystkich transakcji zaczyna się na komórce. Czy to podczas przeglądania innych stron i zobaczeniu reklamy w sieci reklamowej, czy też podczas intencjonalnego wyszukiwania tych danych. I czym tak naprawdę jest sieć reklamowa? Sieć reklamowa to ponad 2 miliony filmów, witryn i aplikacji, w których możemy wyświetlić reklamy AdWords. Sieć reklamowa dociera aż do 90% użytkowników internetu na całym świecie. W ramach tejże sieci reklamowi możemy korzystać z różnych typów kierowania, aby wyświetlić reklamy w konkretnym kontekście, na przykład aktywny tryb życia czy cnn.com. Konkretnym odbiorcom. I tutaj mamy na myśli konkretne grupy wiekowe, czy też konkretne grupy takie jak młode matki, czy osoby, które chcą kupić nowe auto typu sedan. Sieć reklamowa Google pozwala łączyć się z klientami za pomocą różnych formatów reklam, o których także dzisiaj Wam opowiem. Sieć ta obejmuje ponad 2 miliony stron internetowych, które odwiedza ponad 90% wszystkich użytkowników internetu. I dzięki temu możemy dotrzeć do osób przeglądających swoje ulubione witryny, czy też pokazujących znajomemu film w serwisie YouTube. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o tak naprawdę GDN w kontekście świąt, musimy pamiętać, że tutaj nasz użytkownik będzie zainteresowany naszymi produktami, które chce kupić. Natomiast często popełniamy taki błąd przy kierowaniu naszych reklam, kierując się po prostu pewnymi stereotypami. Na przykład nasze badania, nasz eksperyment pokazuje, że nie do końca jest tak, jakbyśmy oczekiwali, jeśli chodzi o nasze grupy docelowe, ponieważ 45% osób poszukujących gier na komórce ma powyżej 35 lat. Czyli okazuje się, że nie do końca nasze założenia tutaj w tym temacie są trafne. 60% poszukujących samochodów na komórce to kobiety. Też wynik, który może się wydawać nieco szokujący. 40% poszukujących artykułów do domu na komórce to mężczyźni. Czyli tak naprawdę pamiętajmy o tym przy kierowaniu naszych kampanii na święta, żeby nie dać się jakby zapędzić w takie stereotypy tego typu i nie zawężać tego kierowania. Pamiętajmy też o momentach konsumpcyjnych, które tutaj właśnie ten slajd pokazuje. Tak naprawdę momenty konsumpcyjne polegają na tym, że nasz użytkownik, nasz odbiorca kieruje się sygnałem, który tutaj został pogrupowany na cztery typy. I to jest sygnał chcę oglądać, chcę znaleźć,
chce wiedzieć i chce kupić. I to są sygnały, które ujawniają nie tylko takie czynniki jak demografia, jak nasz profil, ale takie głębsze ja, które jest jakby wyrazem już naszych konkretnych potrzeb. Czyli chcę zobaczyć wideo o jodze, bo właśnie jestem w hotelu pokojowym, w pokoju hotelowym i chcę po prostu jakoś spędzić czas. Chcę znaleźć hotel w pobliżu, bo właśnie wylądowałam w Warszawie i potrzebuję noclegu. Chcę wiedzieć więcej o winie, bo się nim interesuję. To jest znowu ten aspekt głębszego ja, bo to jest wynik na mojego zainteresowania, a nie tylko okoliczności, w jakich się znajduję. Czy chcę kupić kurtkę narciarską, bo właśnie wybieram się na wyjazd ze znajomymi. Te sygnały zakupowe, o których mówimy, my sobie też klasyfikujemy w następujący sposób. To są zachowania i zainteresowania, czyli sygnały, które identyfikują, kim jesteśmy i co lubimy. Czyli na przykład interesuje się fitnessem, podróżami i to jest właśnie gdzieś tam mój profil, który będzie determinował moje zachowania zakupowe. Drugie to punkty styku mediów, czyli z jakich ja mediów korzystam. Czy na przykład to, że otwieram codziennie rano YouTube'a i szukam jakiejś fajnej piosenki, czy korzystam na co dzień z Amazona. I trzeci typ tego sygnału to sygnały typowo środowiskowe i to są sygnały, które tak naprawdę pokazują, w jakim ja się kontekście takich czynników znajduję, czyli w jakim miejscu, w jakim czasie, czy jestem właśnie na lotnisku, jakich używam na co dzień urządzeń i tego typu czynniki są tutaj brane pod uwagę. Przy kampaniach, które zaczynamy sobie tworzyć, szczególnie w kontekście świąt, musimy się zastanowić, jakie kierowanie będzie dla nas najbardziej odpowiednie. I tutaj ten slajd z kolei pokazuje nam tak naprawdę przekrój kierowań w takim bardzo fajnym ułożeniu ścieżki zakupowej. Zwróćmy uwagę, że tutaj zostały pewne kierowania przyporządkowane właśnie tym naszym zachowaniom zakupowym i potrzebom użytkownika, czyli na przykład demografia, odbiorcy o podobnych zainteresowaniach czy miejsca docelowe, to są te kierowania, które są najbardziej szerokie, które mogłyby pasować do tego sygnału chcę oglądać. Pamiętajmy o tym, że nasz odbiorca w święta będzie tak naprawdę nie do końca jeszcze ukierunkowany, jakich prezentów poszukuje, jakich produktów, czyli tak naprawdę kampania świąteczna może być kierowana bardzo, bardzo szeroko. A drugi ten etap, to chcę znaleźć, tutaj już mamy trochę bardziej zawężone to kierowanie, czyli mamy niestandardowi odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, czyli na przykład konkretne zainteresowania surfingiem, słowa kluczowe, czy tematy, tak? Czyli już konkretne strony, które przeglądają nasi użytkownicy, czyli już bardziej pasujące do ich profilu. Trzeci etap, chcę wiedzieć, czyli już podobni odbiorcy, czyli jakieś konkretne zachowania z przeszłości, z historii użytkownika, czy odbiorcy na rynku. Natomiast ten najbardziej sprecyzowany moment, ten moment, kiedy my już chcemy kupić, już wiemy co, już gdzieś tam szukaliśmy, byliśmy na stronie, to na przykład Display Select Keywords, czyli kierowanie kontekstowe, i remarketing, który pozwala nam wrócić do tych użytkowników, którzy już potencjalnie naszym produktem czy usługą są zainteresowani. I zacznijmy sobie od tego kierowania demograficznego. Na pewno w przypadku kampanii na sieć wyszukiwania i reklamowej oraz oczywiście też kampanii wideo, to obejmuje konkretne opcje. Mamy opcję wieku, i tam podanych jest kilka przedziałów wiekowych lub nieznany. Mamy również płeć, czyli kobieta, mężczyzna i nieznany. Natomiast kierowanie demograficzne w przypadku kampanii wideo obejmuje również opcję statusu rodzicielskiego, ma dzieci, nie ma dzieci i nieznany. Demografia jest bardzo ogólnym typem kierowania, natomiast w kontekście świąt na pewno w momencie, kiedy zaczynamy od tego początkowego etapu, jest też dobrym rozwiązaniem, żeby zorientować się tak naprawdę, kto na naszą stronę będzie wchodził, żeby potem ewentualnie takie kierowanie doprecyzować. Dodanie odbiorców do naszej kampanii na sieć reklamową pozwala docierać do użytkowników na podstawie
również ich zainteresowań, gdy przeglądają oni strony, aplikacje, kanały oraz filmy i inne treści w sieci, w tym także na YouTubie. Pozwala nam to na wybranie rozbudowanej tak naprawdę listy kategorii i zainteresowań, od motoryzacji i sportu po podróże i modę. Na tej podstawie wyświetlamy im reklamy. Reklamy te docierają do użytkowników, którzy są prawdopodobnie zainteresowani daną kategorią. Możemy dodawać do grupy reklam różnych odbiorców, w zależności od tego, jakie są cele naszej reklamy i na jakim etapie znajdują się klienci. W wypadku odbiorców o podobnych zainteresowaniach możemy wybierać ich spośród tych odbiorców, możemy wybierać tych odbiorców, by docierać tak naprawdę do trochę szerszej liczby potencjalnych klientów, niż wybralibyśmy to przy tym tradycyjnym modelu wybierania kierowania na zainteresowanie. Pozwala nam to zainteresować tych klientów oraz przekazać im informacje o istnieniu naszej witryny. Te kategorie są przeznaczone dla firm prowadzących obecnie kampanie, na przykład tak, reklam telewizyjnych, czy które chciałyby rozszerzyć jej zasięg na internet za rozsądną cenę. Oprócz tego mamy możliwość kierowania reklam na niestandardowych odbiorców o podobnych zainteresowaniach. Za pomocą tej opcji reklamodawcy mogą tworzyć listy odbiorców lepiej dopasowane do marki w porównaniu z szerokimi grupami odbiorców na wzór reklamy telewizyjnej. Na przykład zamiast docierać do ogólnej grupy kibiców sportowych, producent obuwia do biegania może docierać tylko do zagorzałych miłośników maratonów. Dzięki tej opcji niestandardowych tak naprawdę odbiorców o podobnych zainteresowaniach firma może definiować odbiorców według dowolnych zainteresowań, wpisywanych jako słowa kluczowe oraz lub adresów URL używanych jako proxy dla grup zainteresowań. Wpisywanie tych adresów URL tworzy temat opisujący idealnego klienta. Możemy na przykład określić, że adres maratonruki.com jest powiązany z bieganiem w maratonach, planem treningowym, odżywianiem dla maratończyków i innymi tematami związanymi z biegami maratońskimi. W ten sposób docieramy do osób, które niezależnie od tego, czy odwiedzają stronę maratoncookie.com czy nie, będą zainteresowane naszą reklamą. Kolejną opcją są odbiorcy na rynku. Wybieramy jedną z kategorii odbiorców, by docierać do klientów, którzy szukają informacji i zastanawiają się nad zakupem usług lub produktów, jakie oferujemy. Opcja odbiorcy na rynku jest dostępna dla reklamodawców we wszystkich językach obsługiwanych w AdWords. Tacy odbiorcy są interesujący dla nas jako reklamodawców, którym zależy na tym, by przekonać do dokonania konwersji klientów najbardziej skłonnych do zakupu. Opcja odbiorcy na rynku pozwala nam również zwiększyć skuteczność remarketingu i docierać do klientów, którzy są blisko finalizacji zakupu. Display Select Keywords, czyli kierowanie dość stosunkowo nowe, metoda kierowania w sieci reklamowej, która charakteryzuje się bardzo precyzyjnym dopasowaniem wyświetleń do treści witryny internetowej, a również profilu internauty. I przy wyborze tej metody kierowania reklama jest wyświetlana tylko i wyłącznie na stronach internetowych ściśle powiązanych ze słowami kluczowymi, oraz tylko wyselekcjonowanym użytkownikom, których profil działalności w internecie sugeruje, że prawdopodobieństwo zainteresowania użytkownika reklamą i dokonania konwersji będzie wysokie. Tworzenie kampanii Display Sell Keywords nie jest trudne, tak naprawdę tworzymy zwykłą kampanię na sieć reklamową, wybierając w metodzie słowa kluczowe. Oczywiście możemy też wybrać inną metodę kierowania, na przykład tematy, żeby dodatkowo doprecyzować, natomiast już od niedawna ta funkcja jest dostępna na Waszych kontach, nie musicie kontaktować się z nami, także też duże ułatwienie, myślę, dla osób, które chcą z tego skorzystać. W kontekście świąt na pewno jedna z bardziej skutecznych metod kierowania, szczególnie jeżeli mamy pewien profil użytkownika, ale nie do końca zdecydowanego, co tak naprawdę, czego on w tym internecie szuka. Podobni odbiorcy. Tutaj to kierowanie polega na tym, że system AdWords analizuje historię przeglądania w witrynach sieci reklamowej w ciągu ostatnich 30 dni, a następnie wykorzystuje te informacje pozyskane i możliwości również naszego takiego silnika dopasowania kontekstowego, żeby zidentyfikować, jakie są zainteresowania i pewne cechy osób, które znajdują się na naszej liście remarketingowej.
na podstawie tych informacji system jest w stanie automatycznie wyszukać nowych potencjalnych klientów, którzy mają podobne cechy, podobny profil do osób, które już na naszej liście remarketingowej są. Oczywiście im więcej takich wspólnych cech i zainteresowań mają osoby z listy remarketingowej, tym lepiej działa funkcja podobnych odbiorców. I oni, ci podobni odbiorcy są wyszukiwani pośród milionów aplikacji i stron w ramach sieci reklamowej. Kiedy zmieniają się nasze listy remarketingowe, zmieniają się również te grupy podobnych odbiorców. Także na pewno ta metoda kierowania jest o tyle skuteczna, że tak naprawdę poszerzamy potencjalnych odbiorców naszych reklam o odbiorców, którzy potencjalnie są w pewien sposób podobni do tych, do których my już reklamy kierujemy. Na pewno w kontekście świąt, kiedy to zapotrzebowanie na produkty jest dużo, dużo wyższe procentowo, naprawdę dwukrotnie czy trzykrotnie wyższy jest tak naprawdę popyt na produkt czy liczba wyszukiwań, myślę, że na pewno poszerzanie takiego kierowania i to nie o użytkowników przypadkowych, tylko zbliżonych do naszego profilu pożądanego odbiorcy jest dobrym rozwiązaniem. No i oczywiście remarketing. My na pewno też tutaj z naszej strony zachęcamy gorąco do stosowania remarketingu, szczególnie w święta. Pamiętajmy o tym, że użytkownik święta też specyficznie się będzie zachowywał, czyli będzie trochę błądził, trochę szukał, czyli odwiedzał różne strony internetowe. I przypominając poprzez reklamę, która podąża za użytkownikiem o pewnych produktach, rozwiązaniach czy pomysłach, które ten odbiorca, nie wiem, szukający produktów na święta czy już po prostu prezentów, a przypominanie tego typu na pewno będzie miało fajny efekt w takim sensie, że ten użytkownik nie zapomni, że taki pomysł o konkretnym produkcie czy rozwiązaniu miał. W dobie czasów, kiedy mamy 96% użytkowników opuszczających stronę bez dokonania konwersji i 70% porzuconych koszyków bez dokonania zakupu na stronie, na pewno remarketing jest trochę odpowiedzią na ten problem. Tak, czyli musimy pamiętać, że w dzisiejszych czasach użytkownik otoczony, jakby bombardowany tak wielką ilością bodźców i szeroką gamą rozwiązań, nie jest od razu zdecydowany. Chce wiesz, przemyśleć, chce pooglądać, również przed świętami. Także remarketing jako jedno z najbardziej skutecznych kierowań na pewno przed świętami jest wysoce rekomendowane. Jeszcze parę słów o automatyzacji. Pamiętajmy, że przy kierowaniu mamy funkcję automatycznego, możliwość automatycznego kierowania, która nam pomaga zoptymalizować kierowanie w sieci reklamowej, dzięki czemu możemy właśnie dotrzeć do dodatkowych odbiorców przy mniej więcej oczywiście takim samym koszcie na osobę. Jest to proste, natomiast stanowi to uzupełnienie naszego kierowania, z którego już korzystamy. I kiedy ta optymalizacja kierowania sprawdza się najlepiej? To są dwie sytuacje. Kiedy szukamy dodatkowych klientów, czyli mamy już jakichś potencjalnych klientów, natomiast chcemy zwiększyć ten zasięg przy podobnych bardzo stawkach i koszcie na klienta. Automatyczne kierowanie obejmuje nowe miejsca docelowe, jest więc odpowiednie dla reklamodawców, którzy mają swojego rodzaju swobodę wyboru takich miejsc wyświetlania reklam. Tak? Oczywiście jeżeli ogranicza nas budżet, czy nie chcemy w ten sposób poszerzać, to nie jest rozwiązanie dla nas, natomiast poszukiwanie nowych klientów na pewno jest dobrym powodem do zastosowania tej automatyzacji. I do wyboru mamy tam kierowanie zachowawcze, mamy również kierowanie agresywne. Oba rodzaje mogą nam pomóc dotrzeć do większej liczby klientów, natomiast kierowanie agresywne wprowadza więcej zmian. Tak, jeżeli nasze słowo kluczowe na przykład to pióra, kierowanie zachowawcze może obejmować również przykładowo pióra kulkowe czy pióra wieczne na przykład, natomiast kierowanie agresywne może skutkować wyświetlaniem reklam w kontekstach związanych powiedzmy z markerami do tablic, z ołówkami automatycznymi, czyli czymś podobnym, natomiast z większą swobodą jakby tej interpretacji. Teraz powiemy trochę o idealnej reklamie.
wszyscy chcielibyśmy, żeby istniała jakaś łatwa reguła, pozwalająca nam stworzyć reklamę, która zawsze będzie wyświetlała się odpowiednim klientom i żeby była ona zawsze klikana, a najlepiej jeszcze konwertowała. Nie jest jednak to takie proste. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, na co zwracają uwagę nasi klienci. 60% osób, które widziały jakieś reklamy, nie pamięta ostatniej reklamy, którą zobaczyły. Główne rzeczy, na które zwracają uwagę klienci, to to, czy marka, która jest reklamowana, jest rozpoznawalna. Czy reklama, która została im wyświetlona, jest miła dla oka. Czy mają możliwość jakiejkolwiek interakcji z przedstawioną im reklamą? Oraz czy co zostało zawarte w wideo i jaki rozmiar miała reklama? Ważne jest to, szczególnie w czasie świątecznym, abyśmy zwrócili uwagę na to, jak przedstawiamy swoją markę czy produkt w reklamie. Przy olbrzymiej ilości ci bodźców reklamowych, którą obecnie są, na którym wystawieni są klienci, ważne jest to, aby ta marka, ten produkt były wyraźne i jasno przekazane. I do tego możemy wykorzystać reklamy wideo, reklamy graficzne oraz must-heady. Must-heady, czyli to są reklamy wyświetlające się na głównej stronie YouTube'a, które są kupowane w modelu rezerwacyjnym. Dodatkowo musimy patrzeć też, jaki jest tok myślenia naszego potencjalnego klienta. Klient, szukając prezentu na święta, rozważa pewien produkt. Niejednokrotnie rozważa ich kilka i decyduje się na ten najlepszy, szuka opinii. Do tego typu klienta dotrzemy poprzez standardowe reklamy tekstowe, reklamy graficzne, reklamy w Gmailu oraz reklamy promujące aplikacje mobilne, czy też reklamy wideo TrueView, reklamy typu Lightbox. Ostatnim typem, tak naprawdę, który warto rozważyć, szczególnie w czasie świąt, jest zakup i lojalność naszego klienta. I do tego wykorzystamy z dynamicznych reklam graficznych. Będziemy wtedy kierowali nasze reklamy do klienta, który już szuka naszej marki, naszego produktu, ale także dynamiczne reklamy tekstowe czy reklamy typu tylko połączenie, które umożliwiają klientowi bezpośredni kontakt z naszym działem sprzedaży czy placówką. Idealne wnioski, czyli tak naprawdę oprócz tego, że mamy kampanię dedykowaną na święta, oprócz tego, że tworzymy specjalne kreacje, musimy też umieć tak naprawdę wyciągać wnioski, czyli mierzyć, jak skuteczna jest taka kampania. I tutaj, co jest na pewno bardzo istotne, musimy uwzględnić konwersję, tak? Czyli musimy zastanowić się, co będzie dla nas pożądanym zachowaniem użytkownika na stronie, co będzie nam dawało właśnie pogląd na to, jak ta kampania, w jakim stopniu jest skuteczna. Na pewno musimy sprawdzić zbieranie danych pomiędzy urządzeniami, czyli musimy zastanowić się, na jakich urządzeniach również nasz użytkownik będzie preferował poszukiwanie naszego produktu. Ważne również jest śledzenie mikrokonwersji, czyli pamiętajmy, że nie musimy się ograniczać do jednej konwersji, która jest dla nas najbardziej istotna. Możemy śledzić również konwersje, które gdzieś tam pośrednio będą świadczyły o skuteczności naszej kampanii. Śledzenie konwersji w aplikacji dla pobrań i aktywności w aplikacji, oczywiście dla konkretnego profilu reklamodawców, natomiast też bardzo istotne. Korzystanie z konwersji telefonicznych, też jeszcze nie aż tak popularne konwersje, jak gdzieś tam się trochę spodziewamy od naszych reklamodawców. Rozważenie poszerzenia okna konwersji na większy czas. Pamiętajmy, że możemy korzystać z automatycznego określania stawek, żeby zwiększyć konwersję też na różnych urządzeniach. No i na pewno ostatni punkt, musimy pamiętać o tym, żeby chociaż raz spróbować testowo dokonać konwersji na naszej stronie. Niesamowita jest naprawdę liczba reklamodawców, którzy nigdy sami na swojej stronie nie sprawdzili, jak wygląda proces zakupowy czy wypełnienia formularza, w jaki sposób to się ładuje na poszczególnych urządzeniach. Także zachęcamy do takiego testu również na swojej stronie.
Tak naprawdę musimy mieć na względzie to, że obecnie użytkownik nie porusza się już tylko i wyłącznie na jednym urządzeniu, tylko tak naprawdę migruje między różnymi typami tych urządzeń. Dlatego też został wprowadzony raport, który pozwala nam śledzić i wszystkie konwersje, które były dokonywane na różnych urządzeniach, czyli na komórkach, czyli na komputerze, czy na tablecie. Także tutaj musimy na pewno porozbijać sobie wszystkie raporty na urządzenia wspomagające konwersję, czy na ścieżki urządzeń. Tak? To są wszystko raporty, które są dostępne w koncie AdWords. Tak, tutaj mamy przykład tego raportu, który może się okazać bardzo przydatny właśnie w kontekście analizowania, jakie urządzenia brały udział w konwersjach. Generalnie temat mierzenia sukcesu sieci reklamowej jest tematem, który wydaje się być skomplikowany. Jednak jeżeli spojrzymy na pewne podstawowe metryki tak naprawdę i dostosujemy te metryki do pomiaru naszych działań w odniesieniu do tak naprawdę etapu, na którym znajduje się klient, na którym znajduje się nasza reklama, będziemy w stanie lepiej określić ich wyniki naszych działań. Tutaj widzimy na tym slajdzie tak zwany lejek sprzedażowy, tak? Czyli możemy łatwo odnieść medium, jakiego chcemy użyć, czy typ reklamy, z jakiej chcemy skorzystać, do działania i efektów, jakie chcemy, aby klient dokonał zakupu, czy zainteresował marką po kliknięciu w daną reklamę, po interakcji z daną reklamą. Ważne jest to, żeby po prostu też, żebyśmy potrafili zdefiniować, w którym momencie ten odbiorca się znajduje, ten nasz potencjalny klient, i do tego dobrać właśnie odpowiednie narzędzie czy typ kampanii właśnie, o której wspomniał tutaj Michał. To, co powiedziała Karolina, jest o tyle ważne, że grupy odbiorców nie są sobie równe. I jeżeli spojrzymy na slajd, to zobaczymy, że osoby, które noszą buty sportowe, będą naprawdę, niekoniecznie będą pokrywały się z grupą osób, które w danej chwili szukają butów sportowych lub osobom, które myślą o potrzebie nowych butów sportowych na wiosnę. I jeżeli rozbijemy sobie to na te trzy jakby segmenty, to będziemy mówili o klientach, którzy mają świadomość, są zainteresowani lub dokonują decyzji o zakupie. I tak też będzie wyglądało kierowanie naszych reklam i wykorzystywanie odpowiednich reklam, aby dotrzeć do tych poszczególnych grup odbiorców. W momencie, gdy mówimy o brandingu, musimy zastanowić się, czy naszym celem jest wypromowanie marki czy nowych produktów. Czy chcemy może zwiększyć świadomość użytkowników lub po prostu rozbudować bazę naszych klientów. Na tym slajdzie widzimy nasze zalecane tak zwane KPI, tak? Które mogą być konwersjami wspomaganymi, może to być po prostu ilość obejrzeń wideo, współczynnik obejrzeń, konwersje po wyświetleniu, lub też względny CTR, utrata udziału w wyświetleniach. Mierzenie tak naprawdę działań brandingowych najlepiej jest dokonywać w Google Analytics. Możemy tego dokonać poprzez stosowanie ścieżek wielokanałowych, pokazujących sekwencje interakcji, które poprzedzają każdą konwersję i transakcję. AdWords możemy dodać odpowiednie kolumny, w zależności od kampanii, jaką realizujemy. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, to tak naprawdę powinno nas zastanawiać, czy użytkownicy stają się coraz bardziej zaangażowani z biegiem czasu. Czy kampanie, które generują największe zaangażowanie, są tymi, na których się skupiamy. Oraz to, jaki jest wpływ kampanii na sieć reklamową na liczbę konwersji. I tutaj, gdy będziemy patrzyć na efekty tych kampanii, gdy będziemy patrzyli na to, jak głęboko, w jak dużą interakcję wchodzi klient po wejściu na naszą stronę, czy wchodzi na odpowiednie kategorie, produkty, jaki jest wskaźnik interakcji przy kampaniach budujących zaangażowanie i czym otrzymujemy konwersję po wyświetleniu. Tutaj również będziemy mierzyli to poprzez Google Analytics w ścieżkach wielokanałowych, ale także możemy dodać kolumnę konwersji po wyświetleniu w Google AdWords,
co pozwoli nam na dokładne mierzenie tego parametru. W wypadku klienta, który boryka się już z decyzją, zastanawia się, czy na pewno ma kupić buty akurat od Was. Musimy zastanowić się, które kampanie mają największy współczynnik konwersji, bo to te kampanie mają być dotrzeć tak, do klienta wahającego się przed tą ostateczną decyzją. Które kampanie są też dla nas najbardziej wartościowe? Krótko mówiąc, na które wydajemy najmniej, uzyskując największy przychód, największą ilość konwersji? Oraz jak zachowują się użytkownicy i szybko konwertują na różnych urządzeniach? Mierzymy to, jak zawsze, w Google Analytics oraz w AdWords i musimy pamiętać o tym, aby wydzielać konwersje nakierowane na zakup od innych konwersji. Pozwoli nam to bardzo dokładnie zmierzyć decyzję oraz sprzedaż, która zaszła po zobaczeniu naszej reklamy, interakcji z naszą reklamą. Teraz doszliśmy, tak naprawdę mówiliśmy już wcześniej o tym, że klient wielokrotnie spotyka się z naszą reklamą, wielokrotnie wchodzi z nią w interakcję. I dlatego tak ważne w sieci reklamowej jest patrzenie na to, jaka jest rola konwersji wspomaganych przy naszych działaniach. Jeżeli spojrzymy sobie na ten wykres, to zobaczymy, że naprawdę większość z konwersji jest konwersjami wieloetapowymi. Czyli klient wielokrotnie wchodzi w interakcję z naszymi treściami. Może się zdarzyć, że klient wejdzie na naszą reklamę, później ręcznie wpisze naszą stronę, o której po jakimś czasie zapomni i zacznie jej wyszukiwać. W tym wypadku będziemy mieli znowu kilkukrotny punkt styku z naszym klientem i warto mierzyć tego typu interakcje z tego względu, że sieć reklamowa wydajnie wspomaga nasze konwersje właśnie w ten sposób, będąc takim pośrednikiem przed ostatecznym zakupem. Jeżeli chodzi o modele atrybucji, bo tak naprawdę to właśnie będziemy mierzyć, myśląc o konwersjach również wieloetapowych, to najczęstszym typem, modelem atrybucji, z jakiego Państwo korzystają, jest ostatnie kliknięcie. Czyli de facto szybko kliknięcie w naszą reklamę, klient dokonuje zakupu, czy po kliknięciu reklamę spełnia, tak? Dokonuje tej konwersji, którą mamy ustawioną na koncie. Warto zastanowić się i skorzystać z innych modeli atrybucji. Między innymi warto spojrzeć na rozkład czasowy, który największy udział w sprzedaży od przykładu, tak? Do punktu styczności najbliżej sprzedaży lub konwersji. Linearny, uwzględnienie pozycji, czy też pierwsze kliknięcie. Dostosowujemy to oczywiście na podstawie naszych celów biznesowych. Teraz parę słów, tak troszeczkę poglądowo w skrócie o formatach reklam, które tutaj mogą się okazać przydatne, szczególnie na święta. Zacznijmy sobie od oczywiście przypomnienia, że mamy reklamy tekstowe, mamy reklamy graficzne, mamy również reklamy wideo czy rich media, w które na przykład skład wchodzi Lightbox. Pamiętajmy, że mamy teraz tak naprawdę bardzo szeroką gamę tych reklam, reklamy dynamiczne, reklamy elastyczne, także warto po prostu zapoznać się z tym, jakie mamy dostępne formaty i z nich korzystać. Pamiętajmy, że tak naprawdę w przypadku reklam banerowych tak naprawdę wgranie trzech rozmiarów reklam już pozwala nam sięgnąć 90% całej sieci reklamowej. Reklamy graficzne, które działają płynnie na różnych urządzeniach, tak naprawdę teraz banery dostosowują się bardzo elastycznie do wszystkich urządzeń i do wszystkich formatów, które są dostępne na stronach internetowych naszych dostępnych w sieci reklamowej. Warto jest na pewno też rozważyć reklamy dynamiczne, które mają jeden oczywiście jakby design, jeden wygląd, natomiast mogą dostosowywać się do różnych urządzeń. Nie zapominajmy na święta o reklamach TrueView, które gdzieś tam znowu, tak jak Michał wspomniał, mogą być przez nas pomijane, ponieważ są bliżej jednak samego brandingu, budowania świadomości niż decyzji zakupowej. Natomiast ważną na pewno statystyką jest to, że osoby, które decydują się obejrzeć reklamę, są o 75% bardziej zaangażowane. Także w kontekście statystyk, które pokazują, że jednak
jednak nasi odbiorcy na święta nie są do końca zdecydowani, co chcą kupić i bardzo się jednak inspirują filmami czy pewnymi blogami, stronami. Na pewno fajnie na tym YouTubie również zaistnieć. W przypadku reklamy Truvu płacimy tylko w momencie, kiedy użytkownik wykaże jakby zaangażowanie w tą reklamę, także na pewno jest to dla nas tym bardziej korzystne i efektywne. Reklamy graficzne w modelu CPM. Nie zapominajmy o tym, że mamy możliwość płacenia tylko za widoczne wyświetlenia reklamy. Tak, czyli wybieramy opcję kosztu 1000 wyświetleń, czyli właśnie model CPM, i widoczne wyświetlenie jest liczone tylko, kiedy reklamy widać na ekranie w co najmniej 50% i nie krócej niż sekundę w przypadku reklam w sieci reklamowej oraz nie krócej niż 2 sekundy w przypadku reklam wideo. Reklamy Lightbox. Reklamy Lightbox to bardzo interaktywna forma reklamy, bardzo interaktywny format, dlatego na święta myślę, że w momencie, kiedy użytkownicy poświęcają więcej czasu na przeglądanie stron, na poszukiwanie tych prezentów, fajnym rozwiązaniem jest zaangażowanie tego użytkownika. I tworzenie reklamy Lightbox nie jest w ogóle trudne. Mamy 2 typy reklam Lightbox. Mamy gotowe, niestandardowe i gotowe reklamy można tworzyć z szablonów, które są dostępne w galerii gotowych reklam AdWords. Także tutaj nie przerażajmy się tym, że to jest reklama, która jest interaktywna, bo łączy ze sobą dźwięk, obraz i jest to trudne do przygotowania. Absolutnie nie. Tutaj mamy właśnie jeszcze przykład reklamy lightboxowej, która nas zaprasza do zaangażowania, czyli mamy zobrazowane, jak użytkownik jest zaproszony do zaangażowania. Płacimy tak naprawdę za wyświetlenie, za tą interakcję użytkownika, czyli w momencie, kiedy użytkownik rozwinie reklamę i widzimy reklamę, jak ona wygląda po rozwinięciu, czyli ma ten bardzo szeroki format, dużą powierzchnię zajmuje i tak naprawdę dużą zaletą jest to, że docieramy do właściwych klientów, tak? Czyli tych, którzy są faktycznie zainteresowani reklamą i przykuwamy uwagę tą taką wysokim stopniem interaktywności tej reklamy, czyli tego, że tam są filmy, że mamy te reklamy naprawdę atrakcyjne, na pewno ta uwaga jest przykuta, szczególnie w kontekście tak wielu formatów, które są teraz dostępne. Pamiętajmy, że reklamy Lightbox automatycznie dopasowują się do przestrzeni reklamowych w standardowych rozmiarach i dzięki temu możemy nie tylko dotrzeć do większej liczby potencjalnych odbiorców w sieci reklamowej, ale również dostosować kampanię do użytkowników urządzeń mobilnych, komputerów czy obu rodzajów urządzeń, co na pewno jest obecnie bardzo istotne. Dla tych, którzy promują aplikacje mobilne, na pewno niezbędnym jest rozważanie promowania instalacji aplikacji mobilnych. Mamy uniwersalne kampanie promujące aplikacje, mamy również kampanie promujące instalację aplikacji czy zaangażowania w tą aplikację, także bardzo wiele również możliwości odnośnie aplikacji w różnych, tak naprawdę na różnych platformach, czy w wyszukiwarce, czy na YouTubie, czy na przykład również na Gmailu. Prawda jest taka, że ta część, którą przedstawiliśmy do tej pory, była niejako dla części z Was przypomnieniem. W tej chwili chcielibyśmy skupić się rzeczywiście na świętach i zobaczyć naprawdę, jak zachowują się konsumenci w trakcie świąt. Jak widzimy, generalnie prezenty kupujemy na ostatnią chwilę. Między 1 a 24 grudnia zachodzi aż 72% zakupów świątecznych. Tak jest, następuje planowanie i zakup tych świąt. Dobrze jest wykorzystać ten czas, aby dotrzeć do klientów z odpowiednim formatem reklamy. W momencie, gdy oni już szukają prezentów, czy są prawie że zdecydowani na zakup, warto jest pomyśleć o tym, jaką reklamę najlepiej z nim podsunąć. Czy to będzie reklama budząca zaangażowanie, czy może reklama, w której wykorzystamy już bazę naszych klientów, zbieraną wcześniej, czyli remarketing. Jeżeli spojrzymy na dane dotyczące rozkładu wydatków, to aż 40% budżetu na prezenty wydajemy online. I tutaj widzimy, że jeżeli chodzi o
prezenty i jedzenie, to jest tutaj bardzo duży rozdźwięk. Tak, nie jesteśmy jeszcze nauczeni na wydawanie tych pieniędzy na jedzenie w sieci, czy zamawiając rzeczy online. Natomiast stwarza to też pewien margines ludzi, do których możemy dotrzeć, którzy wiedzą, czego szukają, szukają konkretnych produktów, mają konkretne wymagania, takie jak darmowa dostawa, czy dostawa 24 godziny i warto to wykorzystać. Przekazać im wartości, jakie oferujemy, już w treści reklamy. Oczywiście tak naprawdę przygotowania do kampanii świątecznych powinny zacząć się dużo, dużo wcześniej. My mówimy o tym teraz, bo na pewno dalej nie jest za późno, żeby taką kampanię przygotować, czy żeby ją skutecznie mierzyć. Natomiast tak naprawdę przygotowania powinny mieć miejsce dużo, dużo wcześniej. To powinien być wrzesień, październik. Natomiast pamiętajmy o najważniejszych datach, które są kluczowe. To jest Cyber Monday, to jest Black Friday, które mamy już za sobą. Natomiast w dalszym ciągu mamy przed sobą grudzień, w którym również to zapotrzebowanie na nasze produkty jest zdecydowanie wyższe niż zwykle. No i nie zapominajmy również o wyprzedażach w styczniu. Tak naprawdę nasze planowanie strategii marketingowej, jeśli chodzi o kampanię AdWords, tak jak wspominałam, październik, planowanie, działanie, listopad, grudzień, już tak naprawdę monitorowanie wyników kampanii i optymalizacja. Także na pewno też w następnym roku warto by było do tego się przygotowywać odpowiednio wcześniej. Takie trzy główne zasady, o których musimy pamiętać na pewno przy tworzeniu kampanii na święta. Stwórzmy sobie na pewno osobne kampanie, które będą tematyczne, które będą dedykowane na święta, które będą miały odrębny budżet i będą przez nas priorytetyzowane. Pamiętajmy, żeby być obecnym na komórce, bo nasze statystyki naprawdę pokazują, że pierwszym punktem styku już coraz częściej jest komórka i często po prostu odrzucamy takie strony, które nie są responsywne, które nie działają dobrze na tej komórce. No i oczywiście uwzględnijmy kierowanie, czyli zastanówmy się, do kogo my chcemy dotrzeć, czy nie kierujemy się właśnie za bardzo stereotypami i jakimiś błędnymi założeniami. Zaplanujmy to i na tej podstawie przetestujmy różne metody kierowania. Co jest istotne też już w kontekście bardziej biznesowym i planowania, ustalmy sobie cele biznesowe i dopiero wtedy dopasujmy je do okresu świątecznego. Upewnijmy się, że dane działają poprawnie i rozumiemy każdy z mierzonych elementów, czyli to jest właśnie moment, kiedy sprawdzamy wszystkie tagi na stronie, czy wszystko na pewno się odpowiednio zbiera, czy wszystkie listy mamy przygotowane. Mierzmy wszystkie wartościowe aktywności na koncie, mierzmy wszystkie konwersje i mikrokonwersje, które również mogą się okazać przydatne przy ocenie ogólnej skuteczności kampanii. No i bądźmy gotowi również do mierzenia zakupów na urządzeniach wielu, tak? Czyli segmentujmy sobie urządzenia, nie patrzmy na to całościowo, bo to nam też pozwoli na odpowiednie dostosowywanie stawek czy tworzenie reklam na komórki. Podsumowując, zaczynamy od ustalenia celów biznesowych, następnie sprawdzamy, czy mierzenie odpowiada celom i jesteśmy gotowi, aby reklamować się do klientów. Jeżeli chodzi o tak naprawdę podział kampanii w czasie świąt, musimy tak naprawdę zmierzyć to, jaki mają te kampanie udział w naszych zyskach. Jeżeli popatrzymy na te trzy segmenty, to będziemy mieli kampanię z wysokim priorytetem, średnim oczywiście priorytetem i niskim priorytetem. Jasnym jest, że będziemy najbardziej promowali kampanie, które mają wysoki priorytet, ale jednocześnie wykluczają całą resztę. Nie możemy skupiać się tylko i wyłącznie na naszych głównych produktach. Warto jest także reklamować tak zwany long take, tak? Czyli ten długi ogon klientów trochę szerzej, szukających naszych produktów, oferujących wszystkie nasze produkty. No i zastanawiajmy się nad odpowiednim miejscem i odpowiednim czasem, w którym reklamujemy. Jeżeli chodzi o dopasowanie reklam i czasów, to musimy pamiętać, że 1 na 4 kupujących twierdzi, że filmy wideo w sieci są ich głównym źródłem inspiracji. Do łaski wróciło robienie prezentów samemu własnymi rękoma. I właśnie YouTube jest naszym głównym
podręcznikiem do tego, jak je wykonać. 90% użytkowników smartfonów z kolei twierdzi, że nie są pewni, jaką markę wybrać przy zakupie produktów. Jest to idealny moment, aby uderzyć w nich reklamą skierowaną na urządzenia mobilne. Wśród najważniejszych kategorii zakupów mobilnych, mobilnych wyszukiwań w Google są powiązane z najlepszymi, tak, produktami. Tutaj mówimy o wzroście o ponad 50% w ciągu ostatniego roku. Też trochę podsumowując, tak naprawdę nasze działania na święta, co musimy na pewno zrobić? Zmaksymalizować naszą obecność na rynku po to, żeby odpowiedzieć na zwiększone zapotrzebowanie na produkty i usługi. W tym czasie tak naprawdę to lepiej jest przeznaczyć większe budżety czy większe zaangażowanie w naszą kampanię AdWords właśnie w tym czasie, bo wtedy tak naprawdę mamy dużą szansę, żeby mieć faktycznie z tego zwrot z takiej inwestycji. Trafienie do kupującego, kiedy chce dokonać zakupu, czyli te momenty zakupowe, o których mówiłam troszkę wcześniej. Musimy je tak naprawdę zidentyfikować po to, żeby właśnie tego użytkownika złapać w momencie, kiedy on chce tego zakupu dokonać. No i kierowanie reklam do najbardziej wartościowych odbiorców, czyli też troszeczkę metodą prób i błędów, testowanie różnych rozwiązań, testowanie różnych metod kierowania po to, żeby ocenić, którzy odbiorcy będą do nas najbardziej skuteczni. I znowu tutaj dochodzi temat mierzenia cały czas skuteczności kampanii, monitorowania tego, co się dzieje i podejmowania decyzji na tej podstawie. Tutaj jeszcze mamy też na pewno przydatne dla Was przykłady już konkretnych metod kierowania, które w kontekście świąt mogą okazać się trafne. Mamy odbiorców o podobnych zainteresowaniach, konkretne tematy niestandardowych odbiorców o podobnych zainteresowaniach, czy odbiorców na rynku, przykłady właśnie tych kategorii, które mogą się na okoliczność świąt okazać trafne. Jeżeli chodzi o reklamy w czasie świątecznym, to tak naprawdę jest to jedyny czas, kiedy możemy trochę też, czy najlepszy czas, kiedy możemy wykroczyć poza pewne ramy, które nakładamy na swoje kreacje, na swoje treści marketingowe. Musimy zastanowić się tak naprawdę, co będzie wyróżniało naszą reklamę, co będzie wyróżniało naszą kampanię wśród wszystkich innych kampanii kierowanych do naszego klienta. Może jesteśmy w stanie stworzyć coś specjalnego, wyróżniającego się, uwzględnić świąteczny czas zakupowy i wyróżnić się od konkurencji. To tak naprawdę święta są najlepszym czasem, aby tworzyć atrakcyjne kreacje dla remarketingu czy sieci reklamowej, aby spróbować swoich sił z kampaniami dedykowanymi YouTube'owi czy też działaniami niestandardowymi. Jeżeli już mówimy o YouTubie, to musimy pamiętać o tym, że święta sprzyjają także wzmożonej aktywności na tym portalu. Jak spojrzymy na ten wykres, to zobaczymy, że w czasie przerwy świątecznej zdecydowanie utrzymuje się trend dużej ilości oglądanych filmów. I nie są to tylko i wyłącznie filmy ze śmiesznymi zwierzętami, czy filmy bardzo relaksujące, ale także mamy zupełnie inne kategorie, tak? Lifestyle, właśnie zrób to sam, do it yourself, czy też kategorie gamingowe oraz z branży kosmetycznej. I ważne jest to, aby wykorzystać te możliwości, które daje nam YouTube, które daje nam cała sieć reklamowa w czasie świąt. Mamy nadzieję, że ta prezentacja, ten webinar pomógł odkryć pewne rzeczy, przypomnieć sobie inne. I tak naprawdę dziękujemy Wam bardzo. Czas na pytania, możecie zadawać je na czacie i odpowiemy na nie za 10 minut. Widzimy, że nie macie pytań na chwilę obecną, także zapraszamy Was do zadawania pytań na forum, a na dzisiaj bardzo dziękujemy za uwagę. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć.